Witam Was bardzo serdecznie w 74. odcinku Grom Magiczny Ogród. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o ogrodach w stylu śródziemnomorskim. Ogród śródziemnomorski to ogród, który zlewa się z przyrodą, ale jest zakładany w pewien sposób. Jest charakterystyczny dla Grecji, Hiszpanii czy Włoch. Elementem, który określa ten ogród, są rośliny pnące, rozpięte na siatkach, pergolach czy innych konstrukcjach. Ogród jest również pachnący ziołami. Najważniejszy w nim jest kolor. Dominuje tam błękit, pomarańcz, żółć, czerwień i róż. Charakterystyczne rośliny oprócz ziół to cyprysy, jałowce, lawenda czy pelargonie. Głównym materiałem, jaki jest wykorzystywany, to piaskowiec i terakota. Jest to ogród stworzony do relaksu, ale również do korzystania z niego w celach kulinarnych. Można go założyć nawet na niewielkiej przestrzeni.